biżuteria złota i srebrna, zegarki, biżuteria Pandora. To najmilsze upominki. U nas największy wybór i najlepsze ceny. Zapraszamy po prezenty. Jubiler Monika, Kalisz, Galeria Carrefour. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Chcesz zaoszczędzić na ogrzewaniu? Kup styropian Bauprodukte Dach Podłoga za jedyne 5,50 za płytę. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Nowy tydzień z magazynem miejskim. Mamy poniedziałek, 7 stycznia. Witold Torbiarczyk. Rozpoczynamy skrótem najważniejszych informacji. Strażacy kontrolują escape roomy. W Kaliszu do lokalu nie mogli wejść. Ten lokal jest po prostu w tej chwili nieczynny. Tam nikt nie może wejść w tej chwili. Tragiczny finał potrącenia na ulicy Częstochowskiej. Niestety kobieta na skutek doznanych obrażeń poniosła śmierć. Kaliskim Śródmieściem przeszedł orszak Trzech Króli. Tyle skrót, czas na szczegóły informacji. Po tragicznym pożarze w tak zwanym escape roomie w Koszalinie, w którym zginęło 5 nastolatek, straż w całym kraju przeprowadziła kontrolę w tego typu lokalach. A w Polsce działa ich ponad 1000. Pokoje zagadek, czyli miejsca, w których zabawa polega na próbie wydostania się z zamkniętego pomieszczenia, działają również w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim. W Kaliszu działa jeden escape room przy ulicy Świętego Stanisława. Jeszcze dzień po tragedii w Koszalinie na fanpage'u kaliskiego pokoju zagadek pojawił się komunikat. Doszło do tragicznego w skutkach wypadku wybuch piecyka z butlą gazową na korytarzu, który wstrząsnął nami i niemal całą Polską. Wobec tego przyłączamy się do żałoby ogłoszonej przez miasto Koszalin, zawieszając jednocześnie działalność w tym okresie. W sobotę minister spraw wewnętrznych zlecił przeprowadzenie kontroli w ponad 1000 podobnych lokali w całym kraju. W Kaliszu do takiej kontroli jeszcze nie doszło. Mamy escape room tam w Kaliszu, ale niestety na chwilę obecną nie mamy do niego dostępu, bo nie mamy kontaktu z właścicielem. Dalsze działania będą polegały na próbie dotarcia do właściciela. Ten lokal jest po prostu w tej chwili nieczynny, tam nikt nie może wejść w tej chwili, nie? Ani osoby, które też tam zwiedzają, czy chcą korzystać z atrakcji, nie wejdą, nie jest użytkowany. Nie? Strażacy zapowiadają, że do skutku będą próbować przeprowadzić kontrolę, ale nie będą wchodzić do lokalu na siłę. Sprawniej przebiegły kontrole w Ostrowie Wielkopolskim. Tam działają dwa pokoje zagadek. Strażacy sprawdzali, czy są w nich wyjścia awaryjne, drogi ewakuacyjne i butle gaśnicze. Kontrole wypadły pomyślnie, ale oba obiekty będą zamknięte do odwołania. W kaliskim szpitalu zmarła ofiara sobotniego wypadku. 80-letnia niepełnosprawna kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych na ulicy Częstochowskiej na wysokości Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych. W sobotę w Kaliszu na ulicy Częstochowskiej doszło do zdarzenia drogowego, gdzie kierujący pojazdem marki Seat, 26-latek, mieszkaniec powiatu kaliskiego, potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 80-letnią kaliszankę. Niestety kobieta na skutek doznanych obrażeń poniosła śmierć. Pod nadzorem prokuratury wykonujemy czynności, sprawdzamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Kierowca był trzeźwy? Kierowca tego Seata, który uczestniczył w tym zdarzeniu, był trzeźwy. Groźny wypadek na skrzyżowaniu ulic Stawiszyńskiej i Morelowej w Kaliszu. W niedzielę wieczorem zderzyły się tam Peugeot i Kia. Jedno z aut wpadło na chodnik i omal nie rozjechało pieszych. Zderzenie miało miejsce około 19:00. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca Peugeotem 30-latka z Kalisza zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z Kiją, którym podróżowała 48-latka z powiatu kaliskiego wraz ze swoim 75-letnim ojcem. Kierująca Peugeot
samolotem została przewieziona do szpitala. W obrębie tego zdarzenia znajdowali się także piesi, 32-letni mężczyzna i 27-letnia kobieta. Mogą mówić o dużym szczęściu, bowiem na skutek zderzenia kija wpadła na chodnik, ścinając po drodze sygnalizator świetlny i omal nie potrąciła ludzi. Mężczyzna otarł się o samochód, nie odniósł obrażeń. Obie kierujące były trzeźwe. Trzy zastępy straży pożarnej, trzy patrole policji i karetka pogotowia ratunkowego interweniowały w niedzielę w nocy na ulicy Śródmiejskiej w Kaliszu. Po północy zauważono mężczyznę, który siedział na rurach ciepłowniczych przy Moście Reformackim, a następnie skoczył do lodowatej wody. Uratowali go zaalarmowani przez świadków policjanci. Zgłoszenie, które wpłynęło do miejskiego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, informowało o mężczyźnie, który znajduje się w wodzie przy ulicy Śródmiejskiej. Wcześniej miał siedzieć na rurach ciepłowniczych, po czym wskoczyć do kanału Rypinkowskiego. Świadkowie zaalarmowali patrol policji. Na miejsce skierowano trzy zastępy strażaków. Policjanci, którzy jako pierwsi byli na miejscu, podjęli błyskawiczną akcję wyciągnięcia mężczyzny z wody. Poszkodowany został przekazany w ręce ratowników medycznych, którzy przetransportowali go do kaliskiego szpitala przy Poznańskiej. To 48-latek. Wyczuwalna była od niego woń alkoholu. Przyczyny zdarzenia ustalać będzie teraz kaliska policja. A przez ponad godzinę policyjni pirotechnicy sprawdzali teren centrum handlowego u zbiegu ulic Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Granicznej w Kaliszu. W sobotę około 16 dyżurny kaliskiej policji odebrał e-mail z informacją o podłożeniu bomby. Z budynku ewakuowano prawie 100 osób. Jak poinformowano w mailu, bomba miała wybuchnąć za kilka godzin. Natychmiast na miejscu zjawili się kaliscy policjanci, w tym policjanci z nieetatowej grupy rozpoznania mierskiego-pirotechnicznego, przewodnik psa policyjnego również, który jest specjalnie przeszkolony do wykrywania tego typu ładunków. Najpierw oczywiście ewakuowaliśmy cały personel sklepu, klientów, przeszukaliśmy teren tego marketu, nie znaleźliśmy żadnego ładunku. Po sprawdzeniu całego terenu marketu zarówno obsługa, jak i klient wrócili na teren do środka. Teraz policja poszukuje żartownisia. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Pod hasłem odnowi oblicze ziemi w całej Polsce przeszły w niedzielę tradycyjne orszaki Trzech Króli. W Kaliszu udział w pochodzie wzięło kilkaset osób. Zebrani przeszli od kościoła przy Rogatce do sanktuarium świętego Józefa. Było kolorowo, głośno i obowiązkowo z koronami na głowach. A w postaci tych najważniejszych, Kacpra, Melchiora i Baltazara, wcielili się wiceprzewodniczący Rady Miasta Tadeusz Skarżyński, przedsiębiorca Wiktor Tyc i student kaliskiej PWSZ pochodzący z Nigerii. Kolem poruszamy do Bazyliki Świętego Józefa. Pan Bóg objawia się światu. Przychodzi jak każdy z nas, jako malutkie dzieciem. I my właśnie idziemy do stajenki, idziemy do dziecięcia małego, po to, żeby się mu pokłonić. Bo chociaż jest małym dzieckiem, to jest jednak królem świata, wszechświata. I dlatego nawet królowie idą się pokłonić, ci ziemscy królowie idą złożyć mu hołd. Pastuszkowie idą, idą z nami aniołowie, pójdą z nami wszyscy, którzy w orszaku chcą iść. Po to, żebyśmy Jezusowi okazali swoją chwałę i cześć. Po to, żebyśmy my także w tym orszaku do Niego doszli, spotkali się z Nim. Bo najważniejsze to jest nie tylko rozpoznać Chrystusa, który się objawia, ale także, żebyśmy mogli z tym tego Chrystusa mieć zawsze w swoich sercach, żeby On tu się rodził, w naszych sercach. Dlatego idziemy do Niego, idziemy Go przytulić do siebie, ukochać Go, miłować. Bo to jest święto radości, święto miłości. Skąd jesteście? Jesteśmy ze stajni Wolicy. Aha. I jak to się stało, że bierzecie udział w tym wydarzeniu? A zadzwonił do nas tutaj ksiądz i jakoś do właściciela, właściwie stajni. Właściciel nas poprosił, że jesteśmy w reprezentacji, to pojechaliśmy, zgodziliśmy się. Jakie koniki dzisiaj nam tu będą towarzyszyć? Towarzyszy nam Equerkus, Skoczek i Hakusia za mną, Klaczka. Nie będą się trochę bać takiej... Nie, one są przyzwyczajone do ludzi, bo one startują w zawodach. Jesteśmy z gospodarstwa agroturystycznego Zacisze, Wojciechówka. Dwa kucyki i osiołek.
procesji dzisiaj uczestniczą. Jak to się stało, że włączyliście się w ten orszak? Na zaproszenie ratusza. Wynajęli zwierzątka od nas agroturystyki, więc skorzystaliśmy z tej okazji. Chcieliśmy tak uczcić narodziny Pana Jezusa. Już drugi rok, tak. Już drugi rok. Tamten roku byśmy bardzo nam się podobało, tak? W tym roku za aniołki przebrane. Dzisiaj święto Trzech Króli. Co oznacza to święto? Co ono upamiętnia? Przybycie Trzech Króli do Stajenki. Co ci trzej królowie mieli ze sobą? Złoto, kadzidło i mirę. Trzeba tradycji dotrzymać, prawda? Podoba się Pani taki sposób świętowania? Bardzo, proszę Pani, 753 miasta dzisiaj czczą Trzech Króli. Powinno tak świętować się to święto, bo to jednak jest miło i tradycja. Na co dzień mieszkamy za granicą i dla dzieci to jest wielka atrakcja i bardzo chcieli zobaczyć po prostu, jak to się odbywa. Dzisiaj święto Trzech Króli. Znasz to święto? O co chodzi w tym święcie? W Irlandii nigdy nie było, więc nie wiem. Ale mama ci na pewno opowiadała. Tak. Co to za trzej królowie przybyli? Przybyli przywitać Jezusa, tak? Tak. A znasz ich imiona? Nie. Zapomniałam. Sięgamy do Pisma Świętego, gdzie przybywają zresztą pod przewodnictwem gwiazdy właściwie królowie, magowie, ci, którzy mędrcy, ci, którzy chcą oddać pokłon Panu Jezusowi. I no, my mówimy, to jest objawienie Pańskie, bo w tych darach, które są składane, oni ukazują, kim Jezus jest i kim objawiają Jego naturę boską. I ludzką też zresztą. No i dlatego też dla nas jest to ważne. Poza tym my przez taki orszak też jakoś potwierdzamy to, co nosimy w swoim sercu, a to, co otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, a jest to przecież dar wiary. Uzewnętrzniamy ten dar i w ten sposób on też się w nas zakorzenia. W magazynie miejskim Czas na Sport już po raz trzeci MUKS Jantar Kalisz zaprosił na noworoczny turniej mini siatkówki w kategorii dwójek i trójek. W sobotnich zmaganiach uczestniczyło 16 klubów z kilku województw, a łącznie do rywalizacji przystąpiły 44 drużyny. Zmagania z udziałem młodych adeptów siatkówki rozgrywane były w dwóch halach na terenie zespołu szkół samochodowych w Kaliszu. Kilkugodzinna rywalizacja toczyła się w trzech kategoriach. Jest to trzeci ogólnopolski turniej mini piłce siatkowej w kategorii dwójek i trójek. Zgłosiło się 16 zespołów, czyli 16 osiedlnych województw. W każdej kategorii w dwójkach 20 zespołów dziewcząt, w trójkach 12 zespołów dziewcząt. I u chłopaków w dwójeczkach też 12 zespołów. Także jeśli chodzi o obsadzenie turnieju, no jest wyśmienite.
W dwójkach i trójkach dziewcząt triumfowały wspólnie siły MUKS Jan Tarkalisz i UKS Piątka Turek. W dwójkach chłopców bezkonkurencyjny okazał się zespół z Kędzierzyna. Dla wielu uczestników nie wynik był jednak najważniejszy, a sam udział w licznie obsadzonych rozgrywkach. Bo jak podkreśla Andrzej Płócienniczak, w mini siatkówce najważniejsza jest zabawa i zachęcenie najmłodszych do tej aktywności. Na tym też skupiają się zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone w kaliskim Jantarze. O to chodzi właśnie, o zabawę. Poprzez sport wychowujemy młodzież, zachęcamy do uprawiania. I między innymi dlatego ten turniej dla tych dzieciaków, żeby mogły sobie pograć, zobaczyć jak inne drużyny grają, jakieś znajomości zawrzeć. I o to w tym wszystkim chodzi. Wyróżnieni przez organizatorów uczestnicy otrzymali piłki podpisane przez byłą reprezentantkę Polski Annę Werblińską. Dla pozostałych zawodniczek i zawodników również nie zabrakło upominków. I na koniec zaglądamy na portal faktykaliskie.pl. Tam piszemy między innymi o wydarzeniach z naszego regionu. W sobotę w powiecie krotoszyńskim doszło do napaści na ratowników medycznych. A dziś koło Kępna wybuchł olbrzymi pożar w hurtowni pianki tapicerskiej. Więcej o tych wydarzeniach przeczytacie na naszym portalu faktykaliskie.pl. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Już za chwilę szczegóły prognozy pogody. To wszystko teraz i do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, minus 2 stopnie na termometrach, na barometrach 1007 hektopaskali, wiatr słaby z południa, w nocy 1 stopień mrozu. Wtorek od rana pochmurny i z opadami deszczu ze śniegiem, na słupkach rtęci 0 stopni, w południe 2 stopnie na plusie, ciśnienie niskie 982 hektopaskale, wiatr umiarkowany południowo-wschodni.